Раз, два, раз, два. Buenos dias, drodzy widzowie. Oto program na dziś, Telewizja Wenezuela. Od 8 rano do 20 wieczorem przypominamy, że jest przerwa techniczna. Ale już punkt o 20 zapraszamy na kolejny odcinek serialu kryminalnego pod tytułem Caracas nocą, czyli Nieprawi i Niesprawiedliwi, w którym to Don Jarro będzie się pastwił na Don Zibim. Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku odbyły się 4-godzinne zapasy w kisielu, a nie, 4-godzinne zapasy w hotelu, które jednak nie wyłoniły zwycięzcy. Don Zibi nie zamierza podać tyłów, natomiast przebiegły Don Jarro rozpoczął już topienie przeciwników w Orinoco i przejmowanie ich majątków, także szykują się więc wielkie emocje. Niestety w filmie nie ma żadnych ról kobiecych, a szkoda. Za to o 21.00 transmisja z mszy świętej przed obrazem Najświętszej Panienki z Guadalupe w intencji powodzenia odwiertów geoglacjalnych Padre Muchomorro. Chodzi oczywiście o zimną wodę do klimatyzatorów. A równo o północy zaczniemy nadawanie waszego ulubionego obrazu kontrolnego. Dziś będą to cwałujące jednorożce na tle tęczy... A nie, przepraszam, nie na tle tęczy, na tle czegoś innego. Zresztą zobaczycie sami. To tyle na dzisiaj. Życzymy państwu przyjemnego wieczoru. I przypomnijmy, że cała Wenezuela odlicza dni do wielkiego finału Caracas nocą, czyli Nieprawi i Niesprawiedliwi, kiedy to Don Jarro przeciągnie na elektrycznym byku Don Zibiego podczas narodowego rodeo przez całą arenę. Buenos noches, rodacy. Tak, już? Słuchaj, a co będzie nadawane zamiast tęczy? No co ty? O kurczę, ale bym chętnie obejrzała. Ale prąd mnie odłączyli.